Cześć mordy, ale się u mnie kurna w piwnicy narobiło. Kompoty mi pospadały i upierdzieliłem rower. Postanowiłem go troszkę umyć, bo już dawno go też nie myłem. Przy okazji tak sobie pomacam, czy tam wszystko z nim ok, ale zdaje się, że tam nic takiego się nie dzieje. Najpierw go sobie umyję. Ja zawsze myję płynie do okien. No dlaczego wpłynie do okien? No bo kurde, to jest taki jeden z najlepszych, mi się wydaje, rozwiązań. Oczywiście tarczy nie wolno mieć hamulcowej takimi rzeczami. Tylko sobie ramę, o. No to torby wiszą. Kurde, nie zdjąłem torb, ale dobra. Już tam rękę włożę i sobie wytrę. Ale mordy, zjadłem obiad, miałem w ogóle zejść tutaj troszeczkę, kurna jakie gówniane butelki się obraca to. Miałem zejść tu wcześniej, ale mnie kurde TikTok zaciekawił. Zobaczcie, Ukrainka, jedna z drugą gada na live i to oficjalnie mówią normalnie na live, że przyjeżdża do Polski za 2 tygodnie po zasiłki. A ta mówi, że to tak się nie opłaca już jeździć, bo coraz mi tam dają, czy coś tam. A ona mówi, że nie, dają, tylko trzeba mieć dodatkowe paszporty na inne nazwiska. I mówiła nawet, kto drukuje i gdzie można paszport sobie kupić taki lewy. No. Że niepotrzebnie mówi, ty pracujesz, bo Polaki dają pieniądze. No, jakiś tam Andriusza czy ktoś drukuje paszporty. I tak mordy to wygląda. I Polaków kurwa dymają. Kiedyś jakiś tam Ukrainiec coś tam, nie wiem czy ja skomentowałem, musiałem coś napisać. On jebłany Polak, ślepy youtuber. What widział? Co ty tu robisz? I tak kurwa mnie później poniżał. Co tu jest? Ogólnie chciałem to se nagrać, ale już później jak włączyłem, bo zrzut ekranu, nie? To już przestał ogólnie tam te swoje wygadywać rzeczy na TikToku. I zobaczcie. Ktoś tam kogoś wyzywa, biją się nieraz gdzieś na tym TikToku, nie zablokują, ale mi filmik na przykład jak coś tam, nie mówię o moich głupich filmikach, ale bo tamtych akurat nie poblokowali, ale na przykład jak tam majsterkuje, coś tam pokazuje na trąbce, jak, że to są, że niebezpieczne jakich przedmiotów używam, nie? Są filmiki blokowane ostatnio normalnie, po prostu wzięli sobie kanał. Zablokowani i tyle. I później trzeba pisać odwołania, albo odblokują, albo nie odblokują. I to też tak patrzeć, że oni to robią nie z jakimś schematem konkretnym, tylko po prostu zależy od humoru chyba tego administratora czy kogoś tam. Bo nawet ten sam film łamie zasady społeczności TikToka, nie? Po chwili go wrzucałem, na przykład taki sam film, tylko wrzucałem go z tym, co normalnie TikTok mi napisał, że film nie zostanie przywrócony i tak dalej. I już nie łamie. Już kurwa nie łamie. No. Także mordeczki, ja muszę się bujać z takimi rzeczami. Ale bardziej zakurzony. Tam na dole chyba trochę się. Czekajcie, może ja to. Przesunę gdzieś tu tą torbę, chyba dętka tylko jest. Tak mocno się tym kompotem chyba nie oblał. Koszyk. Mordy, ja wam powiem, że kurde, ostatnio wszystko mi z łap leci. I to tak wygląda. No. Nie ma z kim jeździć, grzechu w pile. Tutaj mi gmina, że ja nie chciałem, bo mi znaleźli. Ja mówię,
Ale ja przecież człowieka po wylewie, 70 parę lat gościu po wylewie, ja go na rower nie wezmę. Jeszcze na kolażówkę. To mówili, a bo ty wymyślasz głupoty. Tu mówiliśmy komuś dać, żeby go przerobił, tam coś powiercił, tu coś postukał, kółka dorobił, takie, bo to musi być bezpieczne, jak ty chcesz jeździć. Kiedyś na przykład miałem pomysł Grześka zdenerwować, bo się śmiał, znaczy tak dla żartu niby, nie? No się śmiał, mówi, jak założysz sobie taki wiatraczek na kierownicę, nie wiem, czy w nim w Biedronce z nim byłem, były takie wiatraczki, to z topora na rower już nie wsiądę, nie? No i chciałem taki kupić wiatraczek i założyć, jak przyjedzie. Ale później się okazało, że on pracę zmienił, pojechał gdzieś tam na kurs i tam dostał po prostu pracę, bo tu likwidowali oddział. I... no i po prostu został tam w pile. Jak to mordeczki wyglądało. Gdzie mi to prysku, prysku. Ogólnie płyn do okien to też jest fajna rzecz do mycia rowerów po mojemu, bo zawiera jakiś tam wosk czy coś i kurz tak nie osiada. Jak osiądzie, to później łatwiej odmyć, nie? Nie lepi się tak. Ale to kurde, tu się lepi. Tu chyba kompocik prysnął. Tu supporty. Tu gendery. Niemieckie normalnie też. Niemiecki gender. Nie powiem wam, że takiej tragedii to nie ma. Myślałem, że gorzej się u pierdzieniu. No ale tak to jest. Kurwa, w tych piwnicach ciasno. Jak się nie widzi, to coś się potrąci, to już leci, nie? A może mordy, ja sobie paszport ukraiński wyrobię. Powiem, dawać dzięki, dawać. No a ta tiktokerka, może ktoś się kojarzy, wyzywa tam Polaków od kundlów, od mieszańców, jebanie Poliaki gada. No. Tak to mordy jest. Nic nie mam przeciwko żadnemu narodowi. Ale to, co się w tej chwili wyprawia, no to już jest lekka przesada. Bo już dochodziło na przykład do tego, że najpierw nie niepełnosprawni mieli pierwszeństwo, tylko ktoś tam, powiedzmy, z Ukrainy, nie? Się zdarzają po żonie z Ukrainy, ale po mojemu to sporo hołoty przyjechało. Nieraz tam spotykam tych Ukraińców. Kiedyś tam się jakiś do mnie sapał. A, to w Gdańsku. No, to też druga sytuacja była. Tamta to co innego się sapał, że ja ludzi tam zaczepiam. Czy mówię, człowieku. Mówię, on nie widzi, to się pyta tylko. I o pomoc prosi, by ktoś go podprowadził. Mówi, nie podoba się, jedz z powrotem. A to w Gdańsku. Ja sobie obcięłem sznurówkę od butów. Bo to było takie mieszkanie tam. Na pilotów w Gdańsku sobie wynajęłem. Się okazało, że tam jest pokój, nie? Jeden pokój jest dla mnie, a nie było ani właściciela, ani nikogo. Jeden pokój jest dla mnie wynajęty. Zadzwoniłem do właściciela, mówię, że ja nie widzę. To się kurna przestał odzywać. Zamurowało go, nie? Ja mówię, ja sobie klucze znalazłem i tak dalej, bo tam dzwoniłem do niego, gdzie te klucze. Klucze w innym budynku były. Wszystko sobie opanowałem. No dobra, okej. Okay. Mam. Znalazłem się tam, ktoś mi pomógł zaprowadzić na piętro, później się okazało, że mieszkania pomyliłem i uciekł. Jak jakaś baba się odezwała, nie? No dobra, okej, okay, jakoś sobie tam poradziłem.
Chodziłem po tych pokojach, znalazłem swój pokój. No, dzwoni do mnie ten właściciel, mówi: panie, poradził się pan jakoś tam, bo ja nie widziałem coś tam, że pan nie widzi, czy coś, matko. Pan w ogóle nie widzi, no w ogóle. O matko. A ja mówię: wie pan co sobie znalazłem? Mówię tak, sedes mam, wszystko mam, tylko gdzie jest prysznic? Bo nie mogę znaleźć łazienki tam, gdzie prysznic. A to naprzeciwko pana pokoju. I znalazłem, nie? No i ogólnie sobie wziąłem sznurówki, obcięłem tam do tych, tak jakby butów, od butów do klamek przywiązałem. Mówię, będę wiedział po prostu, gdzie mój pokój jest, gdzie są moje jakieś tam moje pomieszczenia i tak dalej. To tylko na drzwi wejściowe tam. I na drzwi od pokoju, żeby nie pomylić, żeby tam gdzieś komuś nie wejść do pokoju czy coś, nie? No i wieczorem tam słyszę, Ukraińcy gadają, wyszłem w koszulce i w slipkach, bo już leżałem, znaczy leżałem, no tak na pół leżąco siedziałem tam, słuchałem sobie coś tam na YouTubie, chyba z kimś pisałem. I piłem, cicho, cicho, browara piłem, no dobra, może to się nie nagrało. Wyszłem, mówię, że tu chciałem tylko powiedzieć, że jestem niewidomy, żeby nikt mi tu sznurówek nie zerwał, bo sobie zaznaczyłem po prostu klamki. Pan tu wyłazi, a tu są kobiety i dzieci. Pan nie jest u siebie. Proszę się schować i nie wyłazić z pokoju. Ja mówię: słuchaj, no kurwa, Ukraińcu, po pierwsze to ja jestem bardziej u siebie niż ty, bo ja to przynajmniej w swoim państwie jestem. I on tam się coś mądrzy, nie? Zamknąłem drzwi, mówię: jak tego, to zaraz po policję zadzwonię, że on tu się sadzi. Później na drugi dzień poszłem, ale już na drugi dzień oni nie przyszli. Może tylko po zasiłek przyjechali. I tak to mordy jest. Nie pomogli, którzy tam w porządku, ale teraz jechałem, to ja nie znają. A co? Nie widzisz? Takie tam teksty puszczam. Mówię, że jestem niewidomy, to mi ty się w domu siedzi. Ty się nie łazi po mieście, tylko się w domu siedzi. A nie się wychodzi z domu. To w Olsztynie było coś tam, nie, bo to ogólnie... A nie wiem, co ja mordeczki tam... Mam płyna, gdzie mi się to wygenderowało znowu. Co ja ogólnie to było tak, że nie wiem, czy to przy Maku, czy gdzieś. Nie, to było chyba tam, jak się na CPN idzie w Olsztynie, czy coś takiego. No nie powiem wam, bo nieraz myślę, że jestem tu, a jestem całkiem gdzie indziej, nie? Się nie widzi, to tam się siedzę tak mordy w tym. Po cichu sobie, co to, łańcucha nie ma? To gdzie się łańcuch podział? A tu, kurde, ja łańcucha szukam z tyłu na zębatce. Ale kurde, as. Łańcucha nie ma, łańcuch przecież z przodu na zębatce. Sobie tak siedzę tam. Po cichu też gram na tej harmonijce, nie? Wyszła baba tam, co bilety sprzedaje i mówi: pan przestanie grać, bo ja tu w pracy jestem, mi to przeszkadza. Kurde, ludzie mordy drą, grają sobie na telefonach, tu ktoś muzyki słucha, tu tego, a mi tylko uwagę zwróciła, nie? No a naprawdę tak cicho sobie grałem tam po cichutku. Jakiś gość się zastanawiał, mówi, że nie słyszał, bo siedział tam też na tych krzesłach. Mówi, że nie słyszał. Się zastanawiał, co ja tak poruszam przy pysku. Się zastanawiał, co to, o co to chodzi, nie, co ja robię. Mówi, że się przygląda, mówi, że on nie słyszał. No. Ja myślę, że po prostu ona chciała się przyczepić, widzi, że niewidomy. To są takie wredne ludzie. Tak jak w Radomiu. Sobie grałem na harmonijce. Jakaś baba: przestanie pan grać, bo mnie głowa boli. Nie? Ja mówię: pani, jak głowa się boli, to się tabletkę bierze. I tam coś do mnie dyskutują, bo przedstawiłem się, mówię: proszę pani, niech pani na mnie skargę złoży. Nie omieszkam tego zrobić. I tam kurwa dyskutuję z kolegą, zaczęliśmy się śmiać.
Podchodzą do nas, o właśnie, jak te dziewczyny mnie oglądają, tam jakieś one mówiły, że muzyka, normalnie, muzykantki jakieś. Jak mnie oglądają gdzieś tam, mówiłem jaki mam kanał, to pozdro. Podeszły dwie tam dziewczyny. Mówi, niech pan sobie gra, niech pan tego, a mówię, teraz tu mi się śmiać chce. Nie? I tego. I podyskutowałem z nimi ona, i mówię, że na trąbce się uczę grać. Ona mówiła, że ona trąbki nie ogarnia, na saksofonie próbowała tam od kolegi, ona na pianinie i na czymś jeszcze tam grała. No. Także tak to było, mordy. Nie, ten rower nie jest taki, kurde, patrzę. Usyfiony. Ogólnie to ja tak, mam takie, jak są takie miękkie bluzki, biorę sobie to po prostu do... Kurde, się przewali płyn. Biorę sobie to do mycia rowera, nie? Jakiś kolega mówi, ale ten kurde rower to się błyszczy. Gdzieś tam jechaliśmy na jakiś wyjazd. Mówi, ale żeś go wyczyścił. A może... Może tutaj trochę te... Szprychy poprzecieram. Tylko tarczy takim czymś nie myjcie. Dlatego ja na przykład teraz myję ten. Myję sobie tutaj wszystko. A zaraz będziemy myć tarczę. Bo to musi tarczy muszą być czyste, frowezy. Bo jak nie psychamujecie, to pierdolicie w mur i się jeszcze zabijecie. To wtedy by było, jakby tak was w rakietę uderzyła. No. To trzeba się mieć na baczności. Dobra, mordy. Kurne głupoty gadam. To się nagrywa. Czekajcie, mordy. Chyba tego już degreasera trochę, żebym zup pychryskał. Jak remont mieliśmy taki mały w kuchni. To... Myłem sobie płytki, pochłaniacz, bo ogólnie takie trudne zaschnięcia jakieś, typu stary olej taki, który jest tam powiedzmy gdzieś, wiecie, z pary czy z czegoś. To taki zmywacz, poczekajcie, może wam bliżej pokażę, zmywacz do hamulców, ogólnie to ładnie brało. Tylko to szybko paruje, nie? Ale kurna, to żaden cif, żaden ten... Ach, szmatka by mi wypadnęła. I teraz najpierw sobie tarczę przeczyszczę. A później dopiero przeczyszczę łańcuch i zębatki. Dlaczego? No, żeby tłuszczu na tarczę nie nabrać. Mordy, ja te koła dostałem od takiej Kasi, a rower od ludzików. Kolega dla mnie zbierał kiedyś na rower, bo przyjeżdżał i mówi tak, jedziemy sobie rowerem tam na Mrągowo, tamtym starym, i mówi, a wiesz, mówi, to tym starym rowerem to się tak nie chce jeździć. To by coś lepszego się przydało. Ja mówię, no kurde, lepsze coś to kosztuje. Mówię, takie rowery to są drogie. Mówi, no, ale wiesz, mi się już nie chce jeść na tym starym rowerze. Mówię, kurde, tak fajnie się zaczęło. I już se pojeździłem, nie? I mi mówi, że coś takiego wymyślił. Mówię, to niewidomemu da na rower. Zapomnij. A on mówi, to zobaczysz, w lutym będziesz miał nowy rower. I upatrzył ten rower, nie? No i tak się stało, mordeczki. W lutym miałem nowy rower. Zbiórka była. Ludziki później piszą. A, gdzie masz ten rower? No mówię, to nie, to tak trzeba to zamówić. To tego, to trochę musi potrwać, bo pieniądze zrzutki z niego roweru nie ma, nie?
Nie, to tego. Mówię, to nie, to musi tego potrwać. Ale rower już stał u mnie w pokoju, bo ja się mówiłem z Grześkiem, że dopiero pokażę rower, jak filmik zmontuję, opublikuję. Jeszcze ludzie pisali, się pytali o rower, a już filmik śmigał, nie? Za tydzień go zawiozłem do serwisu, żeby go przejrzeli i tak dalej, bo oni chcieli sobie zdjęcia porobić, nie? No i właśnie od serwisu, a co tu jest? No nie, to jakaś naklejka od łazi papierowa. Od serwisu dostałem buty i gendery. Gendery na tył, gendery. Genderów nadostawałem. Tych zatrzaskowych. O kurde. W ciągu. Nie będę na szmatkę wyrywał, tylko sobie objadę dookoła, nie? Tu nie wiem, czy mnie widać. Powiem wam, co robię. Zębatkę czyszczę sobie. Dobra. Tu mam zębatkę wyczyszczoną. Teraz tak delikatnie sobie łańcuch opletę. I przytrzymam go trochę i pucuj dziada. Wymyję sobie. Pedały, nie wiem, chyba od bloków się tak, bo to nie wiem, czy porozwijały. Może tam trochę rdzy chrapu, ale to raczej tak się porysowane od bloków w butach. Daj mu obrotów. Stary olejek se ściągnę z łańcuszka. O! Nie ściągło, jeszcze troszeczkę brudny. Oliwa, oliwa, oliwa. Kościół w oliwie. Kurna, ale krzywe te podłogi. Góry, doły. No ale tak to jest, jak to za komuny stawiało. Dobra. Zębatkę trochę wyczyścimy. Poczekajcie, a ja a propos zębatki, bo łańcuch to jeszcze sobie wyczyszczę. A propos kasety i zębatki. Zębata. Pędzelka sobie wezmę. Wspomniałem, że się rowery czyści. Co jest? Co taki kurde się leki? Kompot? Trochę lepiej niż tą szmatką, te zębatki, bo mi się nie zaczepia. O, troszeczkę. O. Dobra. To może być ciężko. Bo tu korba przeszkadza. Dobra.
wracając do tych kurna TikToków. Ja nie powiem, że nie mam czasu, mam dużo wolnego czasu, ale nie mam czasu, bo ja sobie coś tam zawsze wynajdę, nie? A to sobie gdzieś pójdę, na to sobie gdzieś pojadę. Czy na strzelnicę, czy na trąbce się trochę pouczę grać. Czy tam coś tam posprzątam w domu. Czy na akordeonie sobie pobrzdąkam. I dzień nie zleci, nie? Czy sobie tam jakiś film obejrzę. Ale jak taki Ukraińcy potrafią siedzieć całymi dniami na TikToku i nocami. Ja nie rozumiem tego. Skąd ten czas? Że oni, nie wiem, nic nie jedzą chyba, nic nie robią, mordy, nie rozumiem tego. Że można tak całymi dniami siedzieć na TikToku. O! Mam coś zarzuciło. Kasetę za mocno przytrzymałem. Dobra, możesz te kółko przerzutek delikatnie przykucuję. O. A skoro mam już pędzelek brudny, to łańcuch też poleruję. Dobra. Aha. On to już rzuciło. Nie, łańcuch. Oj. No to chyba się nic z tym nie dzieje, hamulce tam. Kurde. Ja pierdzielę. Znowu zjechał. Nie. Ja to muszę chyba wziąć tą szmatkę, żeby się odwrócić do korzeni pucowania. Bo ja tu spycham ten łańcuch. O. No kurde. Co tu znowu zleciała kieta? Odjeżdżam. Może tu jest. Przerzutka przesunięta. Nie. Ja po prostu, a może od góry wezmę sobie go. Nie będzie tak po prostu zjeżdżał. Po prostu do tyłu kręcąc on spada. Za bardzo go przechylam. Robię jak przerzutka i go ściągam. Dobra. Chyba jest fajnie wyczyszczony. Dobra. Mordeczki. Mam tu gdzieś kurwa moje nogi. Mam tu oliwkę z oliwek. No i sobie tak przy palcu, bo się powinno tylko rolki smarować, nie? No to sobie tutaj przy palcu przygenderuję.
Jeżdżę tutaj, o. Dobra. Pamiętacie, że łańcucha się nie smaruje żadnymi smarami, bo tu ktoś mi mówi, że to się nie nadaje do łańcucha, to musi być gęsty tawot. Napęd wtedy szlak trafi. To akurat jest oliwka na suche warunki, bo jest rzadziuśka. Ale jeszcze są te oliwki takie gęściejsze, nie? Na mokre warunki, na zimę. I teraz o co chodzi? Sobie troszeczkę tak popedałujcie do tyłu. Najlepiej tu zrzucić na sam dół, żeby miał na jak największe zagięcie i żeby ta oliwka się tam wszędzie ładnie dotarła, nie? O, tak przygenerować tam. Możecie go tu z wierzchu się powinno chyba mówić. Bo możecie sobie po prostu wziąć. Już nie chcę z tamtej strony wyrwać. Możecie sobie po prostu z wierzchu. Papierem go wytrzeć. Takim ręcznikiem papierowym. Chodzi, żeby sfożnie były te rolki nasmarowane w łańcuchu, nie? Kiedyś, jak nie miałem takich oliwek, to olej do łańcucha, do piły używałem, bardzo fajny, bo też brudu nie łapie. Także tak to mordy jest. O. Dobra. Wiecie co, ja jeszcze pójdę po kogoś widzącego. Niech on zajrzy do piwnicy, czy wszystkie szkła pozbierałem. Czy mi coś tak nie wygenderowało gdzieś w oponę, bo szkło lubi ciąć opony. Także mordy, także ten. Tak to wygląda. Zostawcie tam łapę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie mordy o obserwacji TikToka. Subskrybowanie kolejnego kanału i mojej żony. No? Jak się wam tam podobał film, jak gotowałem? Dobra, mordeczki. Wszystkiego dobrego. A wy tam nie narzekajcie, tylko dostawiajcie łapki i subskrypcje. Pozdro.